sportowego dziś. Po przeciwnych stronach Olek wraca pomagać rezerwom Łódzkiego Klubu Sportowego w awansie do trzeciej ligi, bo taki jest cel postawiony przed tą drużyną i taki sam również przed drużyną Warty Sieradza. Tam kapitanem Adam Patora, ŁKS-iak, wychowanek, który naprawdę sporo radości dał kibicom Łódzkiego Klubu Sportowego w czasach czwarto- i trzecioligowych. Pierwszy gwizdek sędziego Pawła Malca, sędziego pierwszoligowego. Łódzki Związek Piłki Nożnej zsyła doświadczonego arbitra, aby tutaj to spotkanie stało nie tylko na wysokim poziomie, ale pod odpowiednią opieką sędziowską. Pierwszy gwizdek sędziego, Janek, zaczynamy. Warciarze, prawa strona boiska, to już jest pole karne. Uderzenie lewą nogą, ale do popularnego koszyczka złapał to Michał Kot. Za krótkie to dośrodkowanie, nie minęło pierwszego zawodnika. Jeszcze szansa uderzenia z dystansu, ale nieczysto trafił w piłkę, ale Warciarze byli blisko opanowania tego. Szansa na kontratak przed drużyną gospodarzy. Niecelne podanie do środka. Warta się raz w ataku pozycyjnym. Piłka przerzucona na prawą stronę. Niestety strata. Ruleta Kaleczuk-Fu w środkowej strefie boiska. Nieźle to zaczyna wyglądać, ale popularnie dziubnął od tyłu i ŁKS musi walczyć o ponowne przyjęcie piłki. Prawa strona boiska. Adrian Filipiak. Ten chłopak potrafi dośrodkować. Jeszcze warciarze w polu karnym Łodzian. Dobry powrót. Przez chwilę było niebezpiecznie, brak komunikacji w zespole ŁKS-u, natomiast udało się zażegnać to niebezpieczeństwo i ŁKS zaczyna swoją akcję. Życzymy sobie tutaj trochę więcej od jednego, od drugiego zespołu, jak na pojedynek lidera z wiceliderem tej ligi. Koprowski próbował szukać długim podaniem Radaszkiewicza. No Oskar tutaj dużo tych długich podań posyła, czy to na lewą stronę do Kolejczukwu, czy tutaj do podłączającego się Bąkowicza. Mocny w tym aspekcie, dobra ułożona lewa noga, no i nie boi się brać ciężaru i podejmować takich decyzji. Numer 15, Oskar Koprowski. Spokojnie, być może presja, być może sytuacja w tabeli. Gdzieś tam z tyłu głowy siedzi zawodnikom. Okazja, Ślęzak, dobra piłka. Bardzo dobra piłka Olka Ślęzaka, szkoda, że zawodnik ŁKS-u nie zdołał tej piłki odpowiednio przyjąć. Byłaby szansa na uzyskanie tutaj prowadzenia. Sójka do pieli, jest Bąkowicz, dużo miejsca na prawej stronie. Ten decyduje się posłać Radaszkiewicza do boju. Ten już był w sytuacji sam na sam, ale gwizdek sędziego zatrzymuje tą akcję. Spalony. Adam Patora, 16, decyduje się na uderzenie lewą nogą. No i wreszcie mamy pierwszy strzał w dzisiejszym spotkaniu, który mógł tutaj zagrozić bramce ŁKS-u. Niestety uderzenie zostało zblokowane. Lajkujcie, subskrybujcie. Jesteśmy pewni, że spore grono widzów to również kibice Warty Sieradz. Bąkowicz wbiega w pole karne. Próba wyłożenia piłki do Radaszkiewicza, ale piłka w rękach Wlazłowskiej. Zobaczmy, Mateusz Bąkowicz, prawy obrońca tutaj w roli rozgrywającego, a środkowy przy linii, czyli Oskar Koprowski. Ciekawy wariant taktyczny. Teraz ŁKS dłużej opanowują przy piłce. Jest Jakub Piela, uruchamia Bąkowicza, pole karne. Bąkowicz! Rano Radaszkiewicza! Temu pozostało tylko skierować piłkę do pustej bramki. Opłacało się być cierpliwym, opłacało wymienić większą ilość podań na połowie przeciwnika i ten, który był najaktywniejszy, który podobał nam się najbardziej, Mateusz Bąkowicz, notuje asystę, a na listę strzelców wpisuje się zawodnik z numerem 9, Maciej Radaszkiewicz. Janek, piękna akcja. Bardzo dobra akcja ŁKS-u wreszcie. Wywoływana płynność, o której wcześniej mówiliśmy. ŁKS przecież potrafi grać w piłkę, wymieniony kilka podań, naprawdę bardzo ładna akcja. To jest ten ŁKS, który chcieliśmy oglądać. ŁKS, który nie pozostaje przy... Nie zadawala się jednobramkowym prowadzeniem, tak jak w materiale dostępnym na ŁKS TV trener Matysiak wspominał w rozmowie z Bartkiem Królem. Chcemy więcej, filozofia, chcemy więcej. Wygrywaliśmy w Zduńskiej Woli 7-0. Zapominamy i dążymy do strzelenia kolejnych bramek. Kolejnie groźna wizyta ŁKS-u w polu karnym. No i warciarze muszą się obudzić, jeżeli nie chcą schodzić na przerwę z większym bagażem bramkowym. 35. minuta. W narożniku Artur Sójka. Nabiegają zawodnicy w białych koszulkach. Piłka nad głową Aleksandra Ślęzaka.
Trzymałem kciuki, aby dostał szansę od trenera Mamrota. Fajna historia, wychowanek, który zbiera doświadczenie na kolejnych wypożyczeniach, a to w gryfie Wejherowo. Poczekajmy, bo Piela przełożył do lewej w polu karnym. Uderzył, ale piłka tym razem nie znalazła drogi do bramki. Jakub Piela pokazuje nam się po raz pierwszy. Dośrodkowanie nie znajduje drogi w pole karne i trzeba budować tą akcję od nowa. Nie będą mieli okazji Paweł Malec w gwizdze po raz ostatni. Zaprasza obie drużyny do szatni. Łódzki Klub Sportowy w meczu na szczycie czwartej ligi prowadzi 1-0 z drużyną Warty Sieradz. Łodzianie, ciekawe rozegranie, będzie okazja. Aleksander Ślęzak kieruje piłkę do bramki. Chyba jednak za wcześnie ta radość zawodnika UKS-u, zawodnik UKS-u na pozycji spalonej. Adam Patora niebezpiecznie zagrywał w swoim polu karnym. Bąkowicz, sytuacja strzelecka, ale tym razem nie oddaje strzału na bramkę. Patora, no tutaj Adaś na pozycji numer 6 i teraz strata. Artur Sujka, jest Jakub Piela, wysokość pola karnego, Keleczukwu, sytuacja strzelecka, przełożył do prawej, uderzenie za kołnierz, ale fantastycznie Wlazłowski. Kapitalna interwencja pokazał. Lorenz i znowu Bąkowicz, czy Warta, Adam Patora. Wysoki pressing UKS-u i Patora podwojony, Keleczukwu do prawej nogi, uderzenie, kapitalny strzał! Stadiony świata na ulicy Minerskiej, Keleczukwu i Betorbi. Tutaj nie ma ani grama przypadku w rozegraniu, to są schematy wielokrotnie powtarzane. Radziński walczy, fajnie to wyłuskał, jest Jakub Piela, lewa noga, będzie miał szansę Karlikowski do oddania strzału, ale natychmiast za długo podwojony. Zawodnik UKS-u. Udało się jeszcze przychytrzyć Karlikowski, sytuacja strzelecka, mocne uderzenie prawą nogą, ale dużo brakowało, aby zmusić bramkarza do interwencji. Piłka do lewej strony, próba zgrania wzdłuż, ale niecelnie, ale jeszcze warciarze zgarniają jej z około 30 metrów. Uderzenie, niezła próba Łukasza Świtały, Jakub Piela. Gmosiński wywołany do tablicy, prawa strona, podnosi głowę, dogrywa do Radaszkiewicza, a po wypluciu piłki przez Wlazłowskiego Mateusz Bąkowicz. Kto jak nie on zasługiwał na bramkę w tym spotkaniu? Poczekajmy, za chwilę do tego wrócimy, bo po raz kolejny Gmosiński wpada w pole karne. Sytuacja strzelecka. Keleczukwu obok bramki, ależ wiatru robi Gmosiński na prawej stronie boiska. Już nie widać wielkiej wiary w zawodnikach Warty. To dziwne, bo tak na dobrą sprawę nie mają już nic do stracenia. Warta z własnej połowy. Jest Woźniak, rusza Filipiak. Ale nie doczekał się podania, Woźniak przerzuca do lewej nogi, środek pola, uderzenie z dystansu, ale tutaj... Ładna akcja warciarzy, niestety strzał bardzo, bardzo niecelny. Teraz też drobna roszada z tego co widzimy, Aleksander Ślęzak wyżej, Gmosiński po raz kolejny rusza prawą stroną boiska, jest Jakub Piela, prawa noga, jest interwencja Wlazłowskiego i piłka w jego rękach, po raz kolejny na prawej stronie Dariusz Gmosiński, Keleczukwu. Tomasz Górecki, niedawno wprowadzony do lewej strony. Radziński, Lipień, przełożył sobie, fajna mała gra UKS-iaków, to może się podobać i to napędza ich do kolejnego ataku. Świeży, wprowadzony Lipień, świetne podanie, Keleczukwu. Jest Radaszkiewicz, ładnie wyszedł w górę, ale... Zabrakło troszeczkę mocy tego uderzenia. Tak jest, no skierował piłkę ku dołowi, co zabrało moc, ale samo dojście do sytuacji strzeleckiej na pewno brawa. Planeta, lewa noga z półwoleja, ale trzy kozły wykonała piłka zanim wylądowała w rękach bramkarza. Coraz mniej czasu zostaje warciarzom, chociaż przy takim wyniku i naprawdę już tylko kilku minutach ciężko, aby tutaj te losy pojedynku się zmieniły, ale wierzymy w to, że to nie koniec bramek. Woźniak soczyście i celnie, ale na posterunku Michał Kot. Warta, Woźniak ładnie przełożył Radzińskiego, ale pomaga Górecki. Dużo miejsca w korytarzu na lewej stronie i tu właśnie z piłką znajduje się Kelly, który napędza kolejny atak, wprowadza Lipienia w pole karne. Lipień, lewa noga,
spalony. No i cóż, Janek, ŁKS umacnia się na pozycji lidera z dwupunktowej przewagi. Tych punktów będzie 5. 24 spotkania za chwilę za nami. ŁKS pozostaje niepokonany. Autostrada do trzeciej ligi. To jest piłka. Ciężko to tutaj demonizować na ten moment to, co powiedziałeś. Natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno już będzie teraz ŁKS złapać, biorąc pod uwagę, jakim składem personalnym dysponują, jak grają w piłkę. To wydaje mi się, że ŁKS naprawdę zrobił spory krok do tego, aby awansować.